Siema. Pojęcie sztuka jest dzisiaj bardzo szeroko rozumiane i dzisiaj bym chciał powiedzieć o tym, co jest jedno i wielowymiarowe. To znaczy, co niesie ze sobą historię rozbudowaną, głęboką, w której jakby można doszukać się czegoś więcej niż po prostu to, co się widzi. I historię taką, która po prostu kończy się w momencie, kiedy kończy się film. Po prostu wszystko, co jakby ma zostać przekazane, zostaje przekazane w trakcie filmu. I oczywiście to jest tylko moje zdanie, co uważam za głębokie, a co za mniej lub w ogóle. To tak na start, żeby nikt nie miał jakichś pretensji, bo to tylko moje zdanie i mogę mieć swoje zdanie. Więc punkt pierwszy, co rozumiem przez wielopoziomowy, wielowymiarowy albo drugie dno. Coś jest wielowymiarowe, jeśli właśnie oglądasz sobie coś, albo czytasz sobie coś, czy słuchasz, nie wiem, cokolwiek i masz, powiedzmy, przekazaną treść, tylko że dużo więcej treści jest poza tym, co jest tak naprawdę tobie pokazane. I chyba najlepszym przykładem są po prostu wiersze, w których masz jakieś jedno zdanie, ale ono jest bardzo rozbudowaną metaforą i możesz je dużo ciekawiej zrozumieć, jak się chwilę zatrzymasz przy tym zdaniu, bo pod nim może być dużo więcej rzeczy niż w nim. A z drugiej strony masz coś jednowymiarowego, co po prostu jest jasnym komunikatem, jak na przykład, nie wiem, idę gdzieś tam, no to idziesz gdzieś tam, jakby to nie musi nieść za sobą czegoś więcej, tylko to jest po prostu jedna rzecz, jeden wymiar. I tyle. I powiedzmy, że ze sztuki, którą można wielowymiarowo rozumieć, najbardziej chyba popularne są jednak filmy. I film, który moim zdaniem jest na przykład jednowymiarowy, to jest taki Avengers Endgame. Z jednej strony jest poprowadzona jedna historia, w sumie o tym takim godzeniu się i próbie kolejnego podejścia do pokonania czegoś, jakiejś przeciwności. Ale forma, te walki, te postacie, z którymi się sympatyzuje, mimo że nie są może jakoś tak rozbudowane jak Joker, ale jednak lubi się je, mają swój jakiś charakter, są w pewien sposób charakterystyczne. Wszystko to sprowadza się do tego, że to się fantastycznie ogląda i okej, jakby może się to komuś nie podobać, ale nie wiem po co komentarz, że to na przykład taki park rozrywki. I są tacy twórcy jak Martin Scorsese, którego swoją drogą bardzo podziwiam za to, co zrobił w chociażby Goodfellas, Kasynie czy Wilku z Wall Street. I mimo, że bardzo podziwiam go za to, jak on prowadzi te filmy, za to, o czym opowiadają, to i tak uważam, że te filmy w sumie nie są jakoś wielowymiarowe. Może ja nie dostrzegam czegoś, ale dla mnie to jest film bardzo jednowymiarowy, który opowiada historię gościa, który szybko dorobił się czegoś i mógł w porę powiedzieć stop, że więcej nie chce, no i tego nie zrobił, no i dostał za to, że był właśnie chciwy. I tu są na przykład filmy jak Lighthouse. Lighthouse to jest film, który jest totalnie przeciwieństwem takiego Avengers. Treści jednowymiarowej prawie nie ma, a wielowymiarowej to panie, tu w ogóle wszystko ma ukryte znaczenie. Symbolizm na maksa, w ogóle nie pogadasz, tu tylko elokwentni lubią tą sztukę. I okej, fajnie, że powstają i takie filmy, bo jest zróżnicowanie, bo kto chce oglądać coś głębokiego, to ma Lighthouse, a kto chce dobrze się bawić, ogląda Avengers. No bo nie wiem, jak dla mnie, to ten pierwszy wymiar, to co widzimy na ekranie, to jest nuda. No miałem parę momentów, w których naprawdę mnie coś zainteresowało, ale to były momenty. Tam było mnóstwo symboli, mnóstwo jakichś niejasności, ale ten film był strasznie nudny. Dla mnie. Ale później sobie troszkę zacząłem ten film analizować i zacząłem dostrzegać jego siłę, jego wielkość. To, że naprawdę fajnie, że taki film powstał i cieszę się, że taki film powstał, mimo że końcowo niezbyt mi się podoba. Ale to, ile można wyłapać z niego różnych sensów, jest bardzo fajne. Ja najbardziej lubię filmy, które raz, zadają pytania, a nie dają jakieś proste, gotowe odpowiedzi, a dwa, zapewniają rozrywkę audiowizualną. I chyba jednym z moich ulubionych przykładów takiego filmu jest Nightcrawler, gdzie naprawdę film jest pełen akcji, pełen szokujących widoków, obrazów, a z drugiej strony postać tak głęboko psychologiczna, tak ciekawa i z jednej strony intrygująca, a z drugiej przerażająca. Panie, idealne kino. Dla mnie. Dobra, trochę się rozgadałem, a teraz punkt drugi. Istnieje chyba taki kult tego, że jak coś jest smutne, to od razu jest głębokie. I moim zdaniem nie. Smutek jest może trochę jednak bardziej interesującą emocją, bo nie ma na niego tak oczywistych powodów jak na szczęście. I też smutek na swój sposób jest po prostu bardziej interesujący dla nas. Ale to, że coś jest smutne, nie znaczy, że od razu jest mega głębokie, cudowne i w ogóle wow. No bo przykład. Jest taki film jak Co gryzie Gilberta Grape'a. Moim zdaniem jeden z najbardziej smutnych i wzruszających filmów, jakie w życiu widziałem. Z Johnem Deppem i DiCaprio, swoją drogą dostał za tą rolę pierwszą nominację do Oscara, więc fajnie. Ale oprócz tego, że to jest smutna historia, to tylko smutna historia. Ciekawie się to ogląda, przejmują bohaterowie, przejmuje historia, ale tu nie ma niczego, w czym można kopać albo cokolwiek. I właśnie to jest ten jeden wymiar.
a z drugiej strony chwilami głupawa, ale jednak wspaniała komedia, według mnie, Yes Man, albo inaczej Jestem na tak, z Jimem Carrym. Jest w niej pełno żartów, które są głupie, proste, czasem nawet prostackie, ale jednak akcja i tak przyciąga, ciekawi. To, co się dzieje, na pewno cię nie wynudzi. Chyba. Mnie nie wynudziło. A z drugiej strony masz dosłownie surrealistyczną wizję tego, co będzie, jak przestaniesz odmawiać na wszystko. I jest tu pokazane, że z jednej strony mogą ci się przytrafiać super okazje, możesz mieć nagle dużo fajniejsze i ciekawsze życie, ale z drugiej strony przez przesadny optymizm i zaangażowanie możesz właśnie zaangażować się w coś, co albo cię w ogóle nie interesuje i w ogóle do ciebie nie dotrze, albo możesz sobie zrobić z tego powodu po prostu problemy. I właśnie, i o tym można gadać, kopać, doszukiwać się. I to też nie jest na wymus, bo jakby ten film opowiada bardzo dużo. A przez tą swoją właśnie surrealistyczną wizję, gdzie no nie jesteś skłonny uwierzyć, żeby jakiś losowy typ oddał pieniądze bezdomnemu, tak, bo czemu nie? Pewien symbolizm, pewna metafora, która jest ukazana 1:1. Właśnie, żeby było ciekawiej pierwszej warstwy filmu. I w tym możesz doszukiwać się prawdziwej głębi. Więc moja konkluzja wygląda tak. To, że coś jest smutne, wcale nie musi być głębokie. I chciałbym po prostu rozwiać tą myśl, bo moim zdaniem właśnie za bardzo gloryfikuje się treść, która jest smutna, a za bardzo nie docenia się treści, która jest przyjemna albo nawet zabawna. I moim zdaniem na przykład z tych rzeczy, które wrzuciłem, to tak na przykład filmik z potworem jest dziwny, niejasny, może się komuś nie podobać, fajnie, jakby też doceniam, że przynajmniej jakieś emocje budzi, ale z niego można kopać, tu jest dużo jakby symbolizmu, ukrytych znaczeń. Tak, to są ukryte znaczenia, nad którymi myślałem, a nie są przypadkowe. I moim zdaniem jest to dużo bardziej głębokie niż chociażby filmik, w którym kłócę się ze swoją koleżanką, pozdrawiam. W tym filmiku jakby nie ma takiej głębi, jest po prostu przedstawiona jedna, druga postać, jest jakiś konflikt, no i końcowo jest uderzenie. No i jakby okej, jest bardzo, wydaje mi się, łopatologicznie pokazane, dlaczego on tak postąpił, dlaczego ona się tak zachowuje. No i jest to proste, no ale dalej moim zdaniem fajne, więc polecam obczaić. No i mimo, że kłótnia dotyka trudnego, smutnego tematu, jakim jest w ogóle przemoc, i psychiczna, i fizyczna, to jednak to nie jest głębokie. Z drugiej strony taki potwór, który chwilami bawi, ale niekoniecznie w taki sposób, jaki chciałem, żeby bawiło. Pierwsza warstwa może nawet trochę kuleje, ale moim zdaniem jest tam pewna wielowymiarowość i bardzo się cieszę z tego. I jakby rozumiem, że ktoś tego nie docenia, że mu się nie podoba to. No ale jakby to jest moja sugestia, żeby postrzegać ten film jako fajny, bo mi się bardzo podoba. I fajnie go tobie też się podoba, bo jest to wyjaśnione, dlaczego mógłby się podobać. Więc konkluzja konkluzji. Smutne rzeczy wcale nie są głębokie, wesołe wcale nie muszą być płytkie. I następnym razem, jak będziesz się zachwycać tym, że ktoś się popłakał, to może czasem warto się zastanowić, dlaczego się ktoś zaśmiał. Także zachęcam do obserwacji i analizowania każdej sceny, jaką widzicie, każdego filmu, żebyście nie wpadali w tą pułapkę głębokie, bo smutne. Nie, ale to moje zdanie. Na razie. Smutne to głębokie, śmieszne to prostackie. Obserwuj każdy element osobno, bo nigdy nie wiesz, co się z czym łączy.